Pan Adrian to mieszkaniec Chrzanowa, który w Jaworznie na skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej z Chrzanowską dostał mandat za przekroczenie prędkości. Mandat został nałożony na zasadzie, że to było na terenie zabudowanym, gdzie prędkość była przekroczona o 41 km na godzinę. Ja za bardzo nie dyskutowałem, tylko no jeżeli jak już jest akurat na wideorejestratorze nagranie, że tak jest, no to przyjąłem ten mandat. Wracając akurat tą samą drogą, zauważyłem w drugą stronę, że są znaki zupełnie inaczej rozstawione. Na kamerce jest widoczne, że ja wjeżdżam na teren zabudowany, ale już po tym terenie zabudowanym zaczyna się znak 70. I dopiero w tym momencie mnie akurat uchwycono. Więc co za tym idzie, akurat karę, którą w tym przypadku uzyskałem, no nie powinna być taka surowa, ona powinna być akurat w tej kwestii mniejsza. Pomiar był dokonany w momencie, kiedy kierowca znajdował się w obszarze zabudowanym, gdzie w rejonie skrzyżowania ulicy Krakowskiej z ulicą Chrzanowską, gdzie obowiązywała prędkość do 50 km na godzinę. Przed skrzyżowaniem jest znak D42, czyli że wjeżdżamy w teren zabudowany. Tak jak mówię, jest to rejon przed skrzyżowaniem. W związku z tym kierowca, mijając ten znak, powinien ustosunkować się do prędkości 50 km. I właśnie w tym miejscu był dokonany pomiar przez policjantów z ruchu drogowego. Pan Adrian ma jednak wątpliwości co do przeprowadzonego pomiaru prędkości przez funkcjonariuszy. Stali w zaciemnionym miejscu, w ogóle nieoznaczony, w ogóle też bez jakichkolwiek kogutów. Ja z tego, co akurat wiem i się orientuję, to raczej w takich miejscach powinien być radiowóz oznaczony, jeżeli wykonuje jakiekolwiek akurat procedury. Policjanci dokonujący kontroli, jeżeli przeprowadzali kontrolę w terenie zabudowanym, było to miejsce oświetlone, stali radiowozem oznakowanym, ponadto mieli włączone światła, było oświetlenie miejskie. W związku z tym policjanci nie mieli obowiązku w tym miejscu akurat jakby nie mieli obowiązku włączenia świateł błyskowych. Jak pan myśli, że pojechalibyśmy za samochodem, który jechał wolniej? Znaczy ja to nie sądzę. Ale nic nie widać. Nie widać. No właśnie. No my jesteśmy świadkami w tej sprawie. No. Świadków, proszę pana, mieć może wielu. Pan, szanowny panie władzo. Pan nie musi przyjmować mandatu. My nie musimy pana na siłę uszczęśliwiać. Może to zrobić sąd, prawda? Ten sprzęt, którym policjanci wykonują pomiar, no nie jest idealny. Mało tego, to proszę Państwa, zależy też od różnych innych czynników, czyli od takich, że pomiar był dokonywany wieczorową porą, kierowca jechał szybko, ponad 90 km na godzinę, a ponadto jakby oślepia to urządzenie również światła, reflektory samochodowe. W związku z tym, no możliwe jest, że jakby nie widać dokładnie tych tablic rejestracyjnych, dlatego policjanci ruszyli bezpośrednio za kierującym, utrzymując jakby, jadąc bezpośrednio za nim i jakby mając go cały czas na oku, tak? Policjanci stali w miejscu, gdzie poruszały się również inne pojazdy i nie było możliwości jakby bezpiecznie zatrzymania kierującego w tym miejscu, a ponadto kierujący jechał szybko i po prostu policjanci jakby no nie zdążyli go w tym miejscu bezpiecznie zatrzymać. W związku z tym ruszyli od razu bezpośrednio za nim i zatrzymali go w miejscu bezpiecznym. Mandat przyjął, jednak po czasie się od niego odwołał i sprawa trafiła do sądu. W sądzie decyzja policjantów została podtrzymana i kierowca mandat zapłacić musi. Sprawa była ogólnie bardzo krótka. Sędzia powiedział, czy ogólnie podtrzymuje swoje stosowne akurat rozporządzenie, jeżeli chodzi o rezygnację z tego mandatu. Ja powiedziałem, że oczywiście tak. W ciągu 5 minut następnie oni to wszystko rozpatrywali. Ja już byłem na zewnątrz, zaprosili mnie znowu i powiedzieli tak w skrócie, że mandat się należy, gdyż pan ogólnie podpisał. Ja na zakończenie mówiąc, no ale dobrze, czy pan nie uważa, czyli sędzia, że nie uważa pan, że w tej kwestii jednak popełnienie błędu to było ze strony policji, gdyż ja mam tutaj dowody i też kamerkę. Sędzia na to w skrócie. Trzeba było nie podpisywać mandatu.
Kierujący w momencie, kiedy został zatrzymany, został przez policjantów poinformowany o różnych możliwościach prawnych. Mógł tego mandatu karnego nie przyjąć. Natomiast kierujący z takiej możliwości nie skorzystał. Mandat karny przyjął, w związku z czym sąd w późniejszym czasie podtrzymał decyzję policji. Wszystkim kierowcom przypominamy, że najlepiej przepisów ruchu drogowego nie łamać, ponieważ mandaty według nowego taryfikatora są okropnie wysokie. A jeżeli już policja nas zatrzyma i mamy wątpliwości, to mandat najlepiej nie przyjąć i dochodzić prawdy w sądzie.